Hej, witam Was serdecznie na moim kanale. Dzisiaj zrobimy sobie kolejny test podkładu, ostatnio sporo u mnie tych testów, ale tym razem będzie to coś z nieco niższej półki, a mianowicie Wet n Wild Photo Focus Foundation w wersji Dewy, czyli rozświetlającej. Pewnie się orientujecie, że wersja standardowa, czyli Photo Focus, jest już na rynku od dawna, co prawda na całym świecie dużo dłużej niż w Polsce, ale nawet w Polsce myślę, że już jest od długiego, długiego czasu i myślę, że cieszył się on dość dużą popularnością. Oczywiście nie mogłam się doczekać, aż ta wersja wejdzie do Polski, bo byłam bardzo ciekawa, jak się będzie sprawowała na skórze. Myślałam, że Wet n Wild już wyjeżdża z Rossmana, dlatego że już były takie resztki gdzieś tam przemieszczane, już na wyprzedaży. Natomiast bardzo się zdziwiłam, bo nie było mnie jakiś czas, kiedy weszłam ostatnio do mojego Rossmana, a tam stoi całkiem nowa szafa Wet n Wild, taka malutka, ale mam wrażenie z całkiem nowymi kosmetykami i właśnie między innymi z tym podkładem, bo w poprzedniej szafie właśnie stała ta poprzednia wersja. I oczywiście nie omieszkałam jej zakupić. Podkład kosztował 29,90, o ile się nie mylę. No niestety u nas są dostępne tylko 4 kolory, przynajmniej w moim Rossmanie. I tak, nie pamiętam jak się nazywają, ale na pewno pierwszy był taki ładny, jasny, ale zdecydowanie jasny, dla takich bardziej bladych cer. Drugi z kolei, chyba nazwę miał Rose, wydawał mi się taki dosyć z różowymi tonami bądź neutralnymi, no nie moja bajka. Ten trzeci, który ja mam, to jest Soft Beige Light Medium i jest napisane, że to jest odcień warm, czyli ciepły. Chociaż te ciepłe odcienie, jak już Wam mówiłam ostatnio, to często wypadają brzoskwiniowo na mojej twarzy, także różnie to z tą ciepłością to wygląda. I wiem, że był chyba jeszcze jeden ciemniejszy. No i tutaj obawiam się, że ten podkład będzie trochę dla mnie za ciemny, ale zobaczymy. Wejdę sobie teraz na stronę Wet n Wild, na zagraniczną stronę, bo polskiej strony nie ma, i przeczytam Wam parę słów o tym podkładzie. Jest to lekki, super odżywczy podkład, który ma dawać naturalne wykończenie, ma się utrzymywać cały dzień. Przepraszam, że tak dukam, ale tutaj tłumaczę z angielskiego. Jedwabny i kremowy, łatwo zbudować krycie od średniego do dużego, do całkowitego. Jest idealny do normalnych i suchych cer. Formuła jest nawilżająca, pięknie się rozprowadza, nie zostawiając smug. Rozmywa tekstury jakby skóry i pomaga zminimalizować widoczność porów. No i wykończenie ma być dewy, czyli właśnie takie rozświetlające. No już tutaj widzę, że oczywiście w Stanach jest 20 kolorów. Podkład jest cruelty free, bez glutenu, bez talku. Vegan shades, odcienie wegańskie, cokolwiek to znaczy. Ok, czyli podsumowując, ma być super lekka konsystencja, nawilżająca, odżywcza, ma dawać wykończenie średnie do całkowitego, ma być jednocześnie długotrwały i dawać to nawilżające, takie rozświetlone wykończenie. Ok, zobaczymy. Tutaj jest 28 ml, także 2 ml mniej niż w standardowym podkładzie. Ważne jest 12 miesięcy od otwarcia i tu jest napisane, tak jak tutaj gdzieś na stronie też widziałam, że trzeba pamiętać, żeby go dobrze wymieszać przed użyciem. Rzeczywiście czuć, że jest taki wodnisty. Przejdźmy do kolejnej części filmiku, w którym będzie aplikacja podkładu. Oczywiście znacie mnie, jeśli oglądacie moje filmy, że ja to będę robiła gąbeczką. Niestety, słuchajcie, tak wygląda aplikator. Tutaj nie ma żadnej pompki. Nie bardzo mi odpowiada taka forma, ale okej, no jest taka sama jak w poprzednim podkładzie. Jeśli chodzi o zapach podkładu, to jak tutaj zanurzę nos, to czuję trochę takiej jakby farby olejnej. Tamten podkład, tak dużo ludzi myślę, że narzekało, że ma taki podkład, że ma taki zapach właśnie takiej farby olejnej, ale taki dosyć charakterystyczny. Myślę, że tam mógł być po prostu niedodany zapach, ale tutaj wiem, że jak go nałożyłam na rękę, to później czułam taki tą farbę olejną, ale tak lekko podjeżdżającą jakby kremem Nivea. Ale dobra, jeszcze to zobaczę teraz, jak będę nakładała go na twarz. Chcę Wam pokazać kolor.
Kolor jest dosyć ciemny, także na pewno dla bladych cer się nie sprawdzi. Powiedziałabym, że on jest taki neutralny. Ale jak tak sobie go rozprowadziłam na ręce, to ta formuła wydaje się taka bardzo leciutka, także wygląda to obiecująco. Oby tylko jakoś zgrał się z tą moją skórą, skoro on ma mieć trochę większe krycie. Zobaczymy. No ten zapach jest taki trochę podejrzany, no. Chyba bym wolała, żeby już sobie darowali ten krem Nivea, no ale dobra. Słuchajcie, nakładamy. Zaraz oczywiście też sobie sprawdzimy, czy ten podkład się utlenia. Chociaż ja już widzę, słuchajcie, że on się niestety utlenia. I trochę mocno, taki trochę brzoskwiniowy kolor. Czyli po prostu norma na mojej skórze. Okej. Pewnie lepiej by było, gdybym kupiła dwa podkłady, ten najjaśniejszy i ten, i po prostu je ze sobą zmieszała. Ok, nałożyłam podkład na połowę twarzy. Ojoj, kolor jest trochę za ciemny, trochę za brzoskwiniowy. Myślę, że muszę więcej samoopalacza nałożyć. W tej chwili mam na twarzy tylko taki tonik lekko opalający. Ale słuchajcie, podkład wygląda pięknie na skórze. Rzeczywiście powiedziałabym, że jest niesłychanie lekki. Dołożę sobie, słuchajcie, trochę, bo powiedziałabym, że to krycie jest takie... Trochę ciężko mi powiedzieć, bo mam wrażenie, że on kryje więcej dzięki temu, że jest trochę ciemniejszy od mojej cery. Ale no, dałabym takie średnie minus i widzę, że rzeczywiście można je budować, bo dołożyłam sobie tutaj przed chwilą. I tutaj sobie dołożymy i zaraz zobaczymy. No, powiedziałabym, że krycie jest średnie. Nie wiem, ile trzeba byłoby go nałożyć, żeby uzyskać pełne krycie. Ja na pewno nie będę tego robiła, bo nie lubię. Chociaż nie widzę, żeby on absolutnie... Ja go tutaj dodałam, słuchajcie. No dobra. Dobra. Niech będzie. Dołożyłam go sporo tutaj. Rzeczywiście zakrył, no... Średnie plus, pełne minus. Może tak bym powiedziała. Ale jednocześnie... No powiem Wam, że wygląda bardzo lekko na twarzy, aż jestem bardzo miło zaskoczona. No wygląda super, słuchajcie. Wiecie co? Dobrze, ja nałożę go na drugą stronę twarzy i zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Okej, słuchajcie, podkład nałożony. Niestety ten kolor to jest totalna porażka. Wszystko było dobrze. Gdyby nie to, że on się po prostu utlenia. No utlenia się taką bardziej znowu brzoskwiniową stronę. No ja tak patrzę, no nie jest może aż tak źle, ale no... Wiem, że jak będę się malowała rano, kiedy będzie jeszcze ciemno, to tak trochę będę się niepewnie czuła i niekomfortowo, że nuż wyjdę jak jakiś klaun z domu. Ale słuchajcie, jeśli chodzi o wykończenie, jest po prostu przepiękne. Naprawdę wygląda bardzo... naturalnie na twarzy. Podejrzewam, że w ciągu dnia wyjdą mi te suchości moje, które mam z racji pielęgnacji, jaką stosuję. Także to na pewno wyjdzie, ale wygląda bardzo ładnie. No widzę może, że mam podkład na twarzy, właśnie szczególnie tutaj w tych miejscach, ale wygląda, no muszę powiedzieć, bardzo ładnie. Niemniej od razu muszę ostrzec, że zapach na pewno nie każdemu podpasuje, bo jest taki bardzo specyficzny. Do tego bardzo mi się nie podoba ta szpatułka, po prostu ta forma aplikacji zdecydowanie wolałabym, żeby tutaj była pompka, bo to jest uciążliwe i wiem, że opakowanie się będzie brudziło. Dobra, słuchajcie, nakładam dalszą część makijażu.
No dobra, słuchajcie, makijaż już jest skończony. Jak już tak skończyłam ten makijaż, to ten podkład w sumie ładnie wygląda na twarzy, ale wiecie, tutaj muszę się pilnować w przypadku tego koloru z nakładaniem regularnym samoopalacza, a u mnie to różnie bywa. Powiem Wam, że na tą chwilę podoba mi się bardzo, jak wygląda na twarzy. No nie mogę też powiedzieć, że to jest taki podkład, który jest całkowicie niewidoczny, ale wygląda bardzo naturalnie i do tej niewidoczności mu niewiele brakuje. Widzę, że jak gdzieś tam mam takie czerwone punkciki, gdzieś tam sobie coś wyciskałam, jakieś tam pieprzyki, to nie jest przykryte i tutaj ewentualnie powinien wejść do akcji korektor. Natomiast wszelkie jakieś zaczerwienienia, które sobie tutaj porobiłam na twarzy, zostały przykryte, przy czym dobudowując ten podkład, to on nie zrobił maski tak naprawdę. Miejsce, gdzie go najbardziej widzę, to jest u mnie standardowo okolica ust, gdzie ta skóra jest najbardziej taka przesuszona. Jak tak sobie napnę tutaj skórę, to widzę z bliska, że on sobie na niej siedzi, ale też na pewno pomaga mu w tym puder, który nałożyłam tylko na strefę T, żeby troszeczkę zniwelować widoczność porów. Na resztę twarzy, tak jak widziałyście, nie nakładałam pudru. Teraz jestem strasznie ciekawa, trzymam kciuki, żeby ten efekt utrzymał się do wieczora. Nie chcę się za bardzo napalać, bo wiem, że to różnie potem się sytuacja rozwija w ciągu dnia. Jest godzina 12:03, także ja sobie standardowo ponoszę parę godzin ten podkład i wrócę do Was z podsumowaniem. Buźka! Hej, słuchajcie, jestem z powrotem. Minęło co prawda niecałe 8 godzin, ale stwierdziłam, że na tym zakończę dzisiejszy test, bo jeszcze teraz jesteście w miarę w stanie ocenić, jak wygląda ten podkład w świetle dziennym, bo już za moment będzie po prostu ciemno. No i jeśli chodzi o to, jak się zachował, to powiem Wam, że nie jest źle, oczywiście nie jest tak dobrze, jak było na początku. Po pierwsze, nie wyświecił się za bardzo, troszkę owszem, gdzieś tam mogłabym sobie nos przypudrować, ale tutaj na obrzeżach pamiętajcie, że ja w ogóle nie pudrowałam twarzy, także trzyma się w miarę ok. No niestety jest tak, jak podejrzewałam, że po prostu widać teraz tą moją suchą skórę, bo on się osadził po prostu na tych suchościach i tak się dzieje w przypadku każdego podkładu. No po prostu stał się zdecydowanie bardziej widoczny na twarzy, ale nadal nie wygląda źle moim zdaniem. Jak na taki podkład nawilżający, powiedziałabym nawet, że utrzymał się całkiem dobrze. Delikatnie straciłam krycie tutaj na brodzie. Nie wiem, czy się wytarłam, czy nie. Przepraszam Was w ogóle, ja się tutaj trochę schylam, bo nie bardzo miałam gdzie aparat postawić. Nie jest to podkład, który daje oczywiście teraz efekt wow po godzinach, ale rzadko się zdarza taki, który to robi, szczególnie kiedy ma problematyczną cerę do pokonania, czyli taką jak moja. Dlatego, że ja, tak jak mówię, mam tutaj sporo suchych skórek, ale powiem Wam, że naprawdę jak na pierwsze wrażenie, to ja jestem zadowolona z tego podkładu. Jedyne, co bym na pewno zmieniła, to tak jak mówiłam, ten kolor. Trochę bym go rozjaśniła i trochę przyrzuciła i zdjęła ten pomarańcz, ale ogólnie powiem Wam, że podkład ma potencjał. Słuchajcie, masa komarów jest. Jeśli podobał Wam się test, standardowo poproszę o kciuki w górę, o jakiś komentarz. Będę bardzo wdzięczna. Podzielcie się ze mną, co uważacie na jego temat, czy jesteście nim w ogóle zaciekawione. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie i do zobaczenia w następnym filmiku. Buźka!